Dzień dobry, witam na kanale Jan Marczyński Wejherowo. Gdzie to dzisiaj się znajdujemy? Jak Państwo myślicie? Ano na skwerze Kościuszki w Gdyni, aleja Jana Pawła II w Śródmieście, jak widać. No i spójrzmy tutaj na moją prawą stronę. Coś, co mnie troszkę niepokoi, mówiąc szczerze, czyli te flagi ukraińskie, których tutaj jest zapewne w nadmiarze. Ale spójrzmy, co tutaj się dzieje na skwerze Kościuszki w Gdyni. Otóż dzieje się sporo. Budownictwo cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Cały czas budują. Jest tam w tyle błyskawica, jak widać. No i tutaj, jak się dowiedziałem, Nowa Gdynia się buduje. Dużo sklepów, jakieś apartamenty być może. Widzimy też słynny budynek, w którym nie jeden celebryta już zamieszkuje, czyli City Tower. No i dźwigi, które oznaczają, że będą nowe, chyba wysokie dość nawet, budynki stawiane. Jak widać, pieniędzy nie brakuje. Inwestycje posuwają się do przodu. No i tak oto, szanowni Państwo, wygląda skwer Kościuszki. Tak pokażę. Starsi mieszkańcy to na pewno hotel Merkury pamiętają jeszcze z minionego ustroju. Piękna pogoda 31 sierpnia 2022 roku. Gdynia. Warto tutaj być, warto zobaczyć. No i panuje tutaj fajna klimat, miła atmosfera. No ale zapewne niepokoją te flagi ukraińskie, których w moim odczuciu jest zdecydowanie za dużo tych flag. To jeszcze się przyjrzymy, a nawiążę może, co mnie tutaj do tej Gdyni sprowadza, bo nie jestem tak bezinteresownie, że tak powiem, bez przyczyny, bo że bardziej to pasuje. Otóż byłem po drugiej stronie Gdyni, już widzicie Państwo taką firmę, bo sami Państwo widzieliście te moje problemy, także tutaj w Gdyni się zjawiłem, wizyta 200 zł kosztowała po to, aby te problemy rozwiązać. No i wynikły też inne problemy zdrowotne, które niestety przyczynią się do tego, że będę musiał je w nieco bardziej taki niespodziewany dla mnie sposób rozwiązać, bo to się wiąże tam z zabiegiem chirurgicznym, tematy skórne. No tak wskazały wyniki, wstępne wyniki badań, a jeszcze będzie histopatologia po wycięciu. No to dopiero będą pełne wyniki. No tak bywa, dlatego jeżeli jest to możliwe, to warto się badać, bo może być jeszcze gorzej. No a tak to też można przy okazji zawitać tutaj, gdy jest piękna pogoda, na skwer Kościuszki w Gdyni, no i raczyć się tymi pięknymi widokami. To tyle chyba z tej pięknej Gdyni, gdyż mamy piękną dzisiaj pogodę. Spójrzmy jeszcze raz na słynny budynek City Tower. Będę się z Państwem żegnać, życząc dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, dobrych rozwiązań na teraz i na przyszłość. Pozdrawiam kanał YouTube Jan Marczyński Wejherowo. Trzymajcie się.